Gdy myśli się o tak zwanych prepersach, zazwyczaj stereotypowo wyobrażamy sobie dziwaka w wojskowych ciuchach zdolnego do rozpalania ogniska z niczego lub budującego jakieś bunkry na koniec świata. Okazuje się jednak, że prepersami stają się ostatnio amerykańscy miliarderzy. Pytanie brzmi, czy coś ich ku temu popchnęło i czy zyskali jakąś ekskluzywną wiedzę na temat nadciągającej katastrofy. Jak już powiedziałem, coraz więcej miliarderów z tzw. Krzemowej Doliny w Kalifornii staje się zwolennikami survivalu. Objawia się to w różny sposób, ale najczęściej poprzez budowę superbezpiecznych schronów wyposażonych w zapasy żywności, motocykle, paliwo, broń i amunicję. Lista prepersów miliarderów z Kalifornii obejmuje osoby takie jak Steve Huffman, założyciel i prezes Reddit, Marvin Liao, były dyrektor Yahoo oraz Robert A. Johnson, dyrektor zarządzający funduszem hedgingowym Soros Fund Management. Szacuje się, że ponad 50% miliarderów z Doliny Krzemowej kupiło pewien poziom ubezpieczenia przed apokalipsą. Robią to na przykład inwestując w wyposażony podziemny bunkier. Za oceanem pojawiły się już nawet firmy oferujące kompleksowe usługi w zakresie przygotowania bunkra do oczekiwania na lokatorów. Takie schronienia powstają na wypadek epidemii, wojny oraz upadku cywilizacji na skutek jakichś czynników. Gdyby na ulicach zapanowała anarchia, a morderstwo byłoby codziennością, bogacze z pewnością ewakuowaliby się. Trzeba jednak mieć gdzie uciekać i stąd rzekomo zainteresowanie ruchem prepersów. Oczywiście nagły wzrost popularności takich budowli jak bunkry czy specjalistyczne ciężarówki z motocyklami na pokładzie może być powodowany jakąś specjalną wiedzą. Na przykład taką, że wojna jest nieunikniona i nie wiadomo, czy nie będzie to wojna atomowa. Ten strach rozpędza biznes budowniczych bunkrów, dokładnie tak samo jak w latach 50. ubiegłego wieku. Kwestią sporną pozostaje pytanie, czy jest on uzasadniony.